Cześć, czołem. Dzisiaj robimy podróże w Augustowie, a właściwie na statku. Na swobodzie. Na dwóch nogach i czterech kołach. Robimy podróże. Wpływamy na jezioro Necco, które pięknie prezentuje się wśród otaczającej go zieleni. Hej, żeglujże, żeglarzu, całą po jeziorze. Żeglarzu, jak te chmury? Ciemne, ale z chmury ciemnej deszcz nie pada. Chyba. Wpłynęliśmy na rzekę Klonowice, która jest najkrótszym szlakiem żeglownym w Polsce i jednym z krótszych w Europie. Ma zaledwie 800 metrów. Przez mieszkańców nazywana jest rzeką cichą. A to dlatego, że mimo największych sztormów, mimo największych białych szkwałów na jeziorach i wiatrów, tutaj zawsze jest spokój i cisza. A mosteczki to są tu chyba szyte na miarę, bo tylko tyle tam jest miejsca do góry. Bardzo klimatyczna jest ta rzeczka. Taki kanał, można by powiedzieć. Spokojny, zielony. A teraz płyniemy sobie po jeziorze Białym, które swoją nazwę ma wzięło od tego, że podobno brzegi tego jeziora są bardzo, bardzo czyste. Jest to drugie co do wielkości jezioro na kanale augustowskim, w szlaku augustowskim. A ciekawostką taką jest to, że zaczęło bujać. To jest numer jeden. Numer dwa taki, że to właśnie z tego jeziora, z półwyspu na tym jeziorze Jan Paweł II wypływał w swoją 7-godzinną podróż po kanale augustowskim. Właśnie statkiem, którym my także płyniemy. Ale jest też taką ciekawostką odnośnie jeziora Bujałego to, że... Że nie wiemy, jaka to jest ta ciekawostka. Jest tu fotel papieża. O, jest fotel papieża. Na półwyspie. I ogólnie to jest tak, no, biało, no, fajnie. Pływamy właśnie do śluzy pomiędzy dwoma jeziorami, niewielkiej, bo jednokanałowej, która ma 6 metrów szerokości, a nasz statek 5,80, więc mamy tylko po 10 cm. Z prawej i z lewej strony śluza otwierana jest i zamykana ręcznie. Jak już sobie w nią wpłyniemy, to zostaną zamknięte za nami wrota, drewniane, duże wrota, a następnie otwarte te z przodu i woda przeleje się. I będziemy o metr wyżej, bo taka jest właśnie różnica poziomów między jednym a drugim jeziorem. Więc fajna kratka, ale po 10 cm z prawej i lewej. Szacun dla kapitana. Jesteśmy już prawie na środku, w połowie. No tak płyniemy sobie powolutku. Na milimetry, na centymetry. To był taki dowód na to, że się poruszamy. I właśnie hamujemy, czyli wpłynęliśmy cali już w śluzę. No i teraz nastąpi otwieranie tej przedniej śluzy i wlewanie się wody. No i się zaczęło. Wrota się otwierają powoli, a woda się wlewa. Troszkę nam ich puśćka, ale tak delikatnie tylko. Ale czuć to, że się woda nalewa. Czuć, czuć. I widać tę różnicę poziomów. Mimo, że to jest tylko metr, jest ona widoczna. No i
coraz bardziej otwarte nasze wrota są. No i już jesteśmy metr wyżej, wpływamy sobie na kolejny akwen wodny. Śluza pokonana. Jak tam czułaś, że ten? Czułaś, że cię trzęsło czy coś? Nie, nic nie czułam, w ogóle mega spektakl to jest. A teraz wpływamy na studzieniczną, gdzie znajduje się sanktuarium. Niech mi powie, czy jest coś piękniejszego niż żeglowanie, pływanie po jeziorach. No i po prostu jest pięknie, pięknie. No i wyszliśmy ze statku żeglugi augustowskiej, z żeglugi białej floty. Było naprawdę super, ale to co mnie urzekło, ujęło, zachwyciło, to przede wszystkim fakt, że bez trudu mogliśmy dostać się tu na naszych dwóch nogach i czterech kołach i po prostu za to... 5 gwiazdek dla żeglugi, super, ekstra, fantastycznie, a tymczasem lecimy do augustowskiego centrum poszukać Beatki. 7 dziewcząt z Albatrosu. Tyś jedyna. Ja nie wiem, co to będzie. Robimy podróże. Beata, to ty? A nie, to Gocha. Damy sobie po tym Augustowie. A gdzie ta Beata? Gdzie ta Beata? Nie ma Beaty. O ty, patrz. Znalazłam, ale. Znalazłam Albatrosa. Ale, czekajcie. Jest Albatros. 7 dziewcząt z Albatrosa. No i znaleźliśmy Beatkę Janusza Laskowskiego z piosenki 7 dziewcząt z Albatrosa, tyś jedyna. To właśnie ona była ta jedyna. Mieszkańcy mówią, że Beata wyjechała za granicę i wyszła za mąż i ma wiele dzieci. Janusz nigdy nie powiedział, kim owa Beata była. Ale też powiedział, że się działo w Albatrosie. Oj, działo się, działo. Augustowskie długie noce. A działo się właśnie w tej restauracji, która funkcjonuje do dziś. Albatros przed państwem. No a tutaj Krynica Morska. W wersji hard. Robimy podróże. Augustów to nie tylko przecież Beata. Augustów to przede wszystkim jeziora. A jak jeziora, to... Rybka. To rybka. Gocha ma o konia. Pyszny. Pyszny. Naprawdę jest pyszny. Ja mam taką ilość kiszki ziemniaczanej. Zdecydowanie jak tu wpadniecie, to jedna porcja wystarczy. I już próbowałem tej kiszki. Jest po prostu... pyszna jest. A twój okoń? Majstersztyk. Więc jak będziecie w Augustowie, to zielony daszek, taka smażalnia ryb za drewnianym płotkiem. Polecamy. A jak już się zje tę augustowską rybkę, to... Trzeba zawiązać sadełko. No trzeba, na pewno warto byłoby się zdrzemnąć, ale nim to nastąpi, warto się przejść
bulwarami augustowskimi, które prowadzą aż do plaży miejskiej, molar radiowej Trójki. Naprawdę fajnie można się tu poprzechadzać, porelaksować. Pochillować jednym słowem. Idziemy chillować. Ogólnie bulwary augustowskie są płaskie, równe i przyjemne w poruszaniu się po nich na wózku albo z wózkiem, ale trzeba uważać na mosteczki występujące czasem, które mają schody. Jednak wszystko da się ominąć. Dzięki za wspólną przechadzkę w Augustowie, rejs po jeziorach i kanałach augustowskich, smaczną rybkę i wszystko, co tu razem zrobiliśmy. Zapraszamy Was serdecznie na nasze media społecznościowe, na Instagrama, na Facebooka, do subskrybowania tego kanału, a także na nasze opowieści, wpisy, poradniki i przewodniki na www.robimypodróże.pl. Do zobaczenia!